kodeksie karnym z 1997 roku mamy dość osobliwy system. Mianowicie kary zostały wymienione na zasadzie wstępującej ostrości. Co to znaczy? Najpierw zawsze jest proponowana kara najłagodniejsza, potem mniej łagodna i kara surowa. To chodziło o to, żeby sędzia zawsze karę pozbawienia wolności, to najsurowszą w kategorii, traktował jako tak zwaną ultima ratio, jako ostateczność. Jeśli się tylko da, należy unikać wsadzania do kryminału, powiem bardzo trywialnie. No wobec tego grzywna. No dolegliwość finansowa, prawda? Jest taka reguła, że nie wymierza się kary grzywny wtedy, kiedy warunki materialne sprawcy lub jego rodziny nie pozwalają na wymierzenie takiej kary. Po prostu nie ma sensu. Bo po co? Z czego prowadzić później egzekucję? Wtedy się przechodzi oczywiście do drugiej kary. Grzywny się w Polsce wymierza według dwóch systemów. Albo system kwotowy, albo system stawek dziennych. System kwotowy znajdziecie Państwo we wszystkich ustawach karnych poza kodeksem karnym z 1997 roku. Krótko ustawodawca pisze, że podlega karze grzywny na przykład do 10, 20, 30 tysięcy złotych. W kodeksie karnym jest inaczej. W kodeksie karnym operuje się drugim systemem, systemem stawek dziennych, który ma na celu dopasowanie wymiaru grzywny do raz stopnia zawinienia i dwa do warunków materialnych sprawcy. Stopień zawinienia ma wyrażać liczba tak zwanych stawek dziennych. Tu proszę sobie poprawić, bo ostatnio ustawodawca był łaskaw zmienić, mianowicie od 10 stawek do 540, a nie 360, a wtedy, kiedy sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, w wypadku na przykład wielokrotnej recydywy, może nawet wymierzyć 810 stawek. To jest liczba stawek, a więc Sąd wycenia, że to przestępstwo to powinno być wycenione na przykład na 100 stawek dziennych. Ale teraz trzeba nadać wartość tym stawkom. I tu jest druga reguła. Macie ją tam napisaną, mianowicie wysokość stawki wynosi od 10 do 2000 zł. To już jest według stanu majątkowego. Jesteś zamożny, to w takim razie wysokie stawki wyceniamy nie na 50 zł, nie na 10 zł, tylko na przykład na 1000 zł. I w ten sposób rośnie od razu wymiar grzywny. Wszystko byłoby pięknie, gdyby rzeczywiście sędziowie tak postępowali. Ale w praktyce bardzo często sędzia tak, najpierw sam sobie w umyśle swoim wymierza wymiar jakby kwotowy, a potem to szybko przelicza na rodzaje stawek, liczbę stawek oraz wartość poszczególnych stawek. Czyli dzieje się to akurat niejednokrotnie w jego umyśle odwrotnie w stosunku do tego, co sobie wyobraził ustawodawca konstruując system stawek dziennych. Proszę Państwa, jeszcze jedno.
Grzywna może wystąpić bądź jako kara jedyna, bądź jako kara kumulatywna. Kara jedyna, no to wiadomo, tam, gdzie w części szczególnej, przy opisie przestępstwa, w części dotyczącej sankcji jest ona wymieniona. Natomiast kara kumulatywna, ona dochodzi dodatkowo tam, gdzie ona na ogół nie jest przewidziana. Klasyczny przykład, przestępstwo kradzieży. Sankcja tam brzmi w ten sposób, że podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Ale może złodziejowi być wymierzona również dodatkowo kara grzywny. Nie na podstawie artykułu 278 przewidującego odpowiedzialność za kradzież, ale na podstawie części ogólnej kodeksu karnego, który mówi, że jeżeli przestępstwo zostało popełnione z chęci zysku, to sąd może dodatkowo wymierzyć karę grzywny.